Paweł Żuchowski, witam serdecznie. Aleksander Doba płynie dalej, ster naprawiony. W końcu dobre informacje. Jak wiecie, kajakarz dryfował na oceanie po tym, jak doszło do awarii steru. Grupa jego przyjaciół od wielu dni starała mu się pomóc. Poszukiwano statku, który mógłby dopłynąć do Polaka. Udało się, w piątek doszło do wyjątkowej operacji niemal na środku oceanu. Przenieśmy się teraz z Waszyngtonu na Florydę. Tam jest Piotr Chmieliński, koordynator medialny tej wyprawy. Witam Panie Piotrze. Panie Piotrze, Aleksandrowi Dobie pomogła załoga jednego ze statków. Proszę opowiedzieć o tej wyjątkowej operacji. Panie Pawle, dzień dobry z ciepłej Florydy. Piękna operacja. Olek płynie dalej i płynie z naprawionym sterem. Sukces. To było dość trudne, aby ta operacja udała się. Wiele osób, wielu przyjaciół Olka zdecydowało, że warto pomóc temu człowiekowi, który gdzieś tam, tak, prawie że na środku Atlantyku dryfował. Co się stało? Że dzięki takiej operacji, dzięki zaradności właściwie żeglarza i adwokata z Nowego Jorku, Bartosza Bilińskiego, statek armatora z Hongkongu z siedzibą w Singapurze, żeby to dobrze brzmiało, a jeszcze do tego płynącego pod flagą norweską. Jest to statek towarowy, który od dzisiaj rana poszukiwał Olka na oceanie, znalazł go i doprowadził do tego, że kajak Olo został wciągnięty na pokład, ster został naprawiony, operacja trwała około 4 godzin. Olek jeszcze do tego został ugoszczony na pokładzie w mesie oficerskiej, podziękował, pożegnał się załogą i dostałem wiadomość od kapitana statku, który się jeszcze do tego nazywa Baltic Light. Poinformował mnie, że Aleksander Doba odpłynął gdzieś około 17 czasu wschodnioamerykańskiego, odpłynął w kierunku Europy. Dzięki uprzejmości załogi statku oraz koordynatorów tej wyprawy otrzymałem zdjęcia, jak przebiegała naprawa. Te zdjęcia teraz widzicie. Nie są najlepszej jakości, ale wysłano je prosto z jednostki. Panie Piotrze, zaangażował Pan w pomoc Aleksandrowi Dobie wielu ludzi. To był wyścig z czasem. Kiedy spotkaliśmy się kilka dni temu, obawiał Pan się zmiany pogody. Bez sprawnego steru Aleksander Doba miałby poważne problemy. W proces naprawy steru zaangażowało się wiele osób, wielu przyjaciół i nie tylko. Z ludzi morza, którzy rozumieją, jak może czuć się ktoś taki jak Aleksander Doba, będąc na środku Atlantyku. Doktor Robert Krasowski, który jest meteorologiem wyprawy Aleksandra Doby w tym roku, przewidywał, że pogoda w miarę będzie dobra przez następny tydzień czy 10 dni, ale na tym obszarze Oceanu Atlantyckiego, północnej części Oceanu Atlantyckiego, można się spodziewać wielu sztormów i to mogłoby się okazać tragiczne, gdyby ster nie został naprawiony. I to jest właśnie najważniejsze w tej chwili ze względu na bezpieczeństwo, to, że Olek ma ster naprawiony. Możemy liczyć na to, że o wiele łatwiej będzie mu w dopłynięciu do brzegów Europy. Najważniejsza sprawa, panie Piotrze,
Aleksander Doba kontynuuje wyprawę. Ruszył dalej, płynie w kierunku Europy. Olek ruszył. Dowiedziałem się od kapitana statku towarowego Baltic Light, że jest na wodzie z powrotem, zawiosłował i odpłynął w kierunku Europy. Załoga statku Baltic Light była w sumie bardzo w jakiś sposób nawet zaszczycona taką wizytą. Pomogli mu, ale też czuli, że uczestniczą w czymś ważnym. I z tego, jak to przekazał kapitan statku, było to bardzo interesujące dla nich, no i oczywiście bardzo pomocne dla Olka. Piotr Chmieliński, koordynator medialny tej wyprawy, a przed Aleksandrem Dobą 2000 mil morskich do Lizbony. Pogoda na najbliższe dni jest dobra. W tej chwili w sobotę jeszcze jest wszystko spokojnie według tego systemu, bo tych systemów jest dużo i w zależności mniej więcej się zgadzają, ale czasami są, zwłaszcza przy dłuższych prognozach są jakieś różnice. Od niedzieli będzie go wiatr popychał w kierunku wschodnim i w ten sposób następnym tygodniu znowu jest jakieś zawirowanie tutaj, ale w miarę spokojnie, nie ma jakichś wielkich sztormów, to jest najważniejsze w tej chwili. Olek, do zobaczenia! Będziemy czekali! Pozostaje Aleksandrowi Dobie życzyć powodzenia i oby już bez problemów dopłynął do Europy. Kłaniam się nisko z Waszyngtonu. Do zobaczenia i usłyszenia. Paweł Żuchowski.